Witam. Kolejne fortyfikacje w sumie Półwyspu Helskiego chciałem pokazać. Tym razem chciałem pokazać jedne z pierwszych fortyfikacji, które zostały wybudowane właśnie na Półwyspie Helskim. W tej chwili chciałem pokazać właśnie artylerię tak zwaną duńską, która była, można powiedzieć, ze siostrzaną właśnie baterią grecką, wybudowana w 1932 roku. Tak jak mówiłem, były to pierwsze fortyfikacyjne budowle wybudowane na Półwyspie Helskim. Uzbrojone akurat w dwie armaty typu lądowego, brały czynny też udział w obronie Helu w 1939 roku i ostrzeliwały w ten sposób właśnie niemieckie okręty. Tu jest taki właśnie mały plan, jak to wyglądało. No i teraz tak, teraz chciałem właśnie pokazać, to jest właśnie tak to wygląda. Teraz idąc tutaj na dół, właśnie wejdziemy do pierwszego ze schronów. W tej chwili już się nam pojawia. Tak to wygląda. Oczywiście też jest tutaj taka mapka mała. Z takich ciekawostek, w tym miejscu tutaj jeszcze znajdowała się studnia, której już niestety na dzień dzisiejszy nie ma. No i to jest właśnie schron numer 1 właśnie artylerii duńskiej. Tak wyglądały właśnie te obiekty. Mapka. Oczywiście tak zwana ta artyleria grecka, to działo to było 105 mm, wzór 29. Teraz pokażę obiekt w środku, jak wygląda. Jest takie tutaj przejście. Są oryginalne drzwi, które się jeszcze uchowały. Złomiarze je po prostu nie ukradli. I tak jak było przed chwilą na planie, tak te wyglądają pomieszczenia. Może to jeszcze pokażę z boku. Oczywiście górna kopuła była zamaskowana. Teraz pokażę kolejne stanowisko.
Wszystko jest bardzo podobne, identyczne obiekty. Najpierw skron numer 2, tak wygląda. Pokażę ten schron drugi. Tu też drzwi się oczywiście zachowały jeszcze. Może pokażę, jak one wyglądają z drugiej strony. Tak jak widać. To jest akurat jedno pomieszczenie. I za chwilę pokażę stanowisko właśnie tej armaty, gdzie się mieściła. Oczywiście oglądamy stanowiska właśnie baterii polskich, przedwojennych. To jest to stanowisko ogniowe właśnie numer 2. Z takich o, tak jak tu jest opisane. Wzór 26, L łamane przez 48, tak zwana duńska, zasięg 17700 metrów, pocisk 16,4 kg, szybkościelność 4 strzały na minutę i sama jej masa armaty 450 kg. Tak to wyglądało. No i podobne stanowisko jak to, co przed chwilą pokazywałem. Wokoło są właśnie malowane farbą na stawy. To jest oczywiście rekonstrukcja oryginalnego malowania na stawu armaty. To tyle z kolejnego obiektu, który znajduje się właśnie na Półwyspie Helskim. Więcej informacji ewentualnie pod filmikiem, coś tam zamieszczę. Pozdrawiam i zapraszam do oglądania kolejnych moich filmów.